Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles u mnie na kanale. W kolejnym odcinku, w którym będziemy robili wyzwanie od profesora Zuo. Pod poprzednim odcinkiem zostawiliście tyle oto pozytywnych ocen, także bardzo, bardzo wam za to dziękuję. No i słuchajcie, z góry sorry za to, co mam na głowie, mam włosy w każdą stronę, mam te włosy już za długie, ale przyznam wam się szczerze, że już w sumie kładłem się spać. Tylko zdałem sobie sprawę, że jeżeli nie nagram tego wyzwania dosłownie teraz, to już nie będę miał okazji go nagrać, bo po prostu zniknie. Także tak przed spaniem w sumie dosłownie to nagrywam, dlatego mam już w każdą stronę włosy. Ale dobra, wiem, że to może was jakoś bardzo nie interesuje. Nie przedłużam, przejdźmy sobie do wyzwania. No dobra, mamy kobrę, mamy tak shootera i mamy wciągarkę. Sorki, że troszeczkę zamulam, ale generalnie nagrywam dla was to o 2:12 w nocy. Szkoda, że te wyzwania są tak krótko, w sensie, bo to było dosłownie z 2 dni, więc nawet jak wrzucam ten film, to nie będziecie mieli okazji powtórzyć, nie będziecie mieli okazji z tego skorzystać. Dobra, co robił ten Powers? Przyjrzyjmy się dokładnie, bo tak mniej więcej wiem, ale wolałbym się upewnić dokładnie, także od razu poddajmy, żebyśmy mogli zobaczyć... upewnić się po prostu, co konkretnie robi ten Powers. Gdzie on dokładnie był? Tutaj, to jest to. Aha. Wszystkie farmy automatycznie generują dwie rundy przychodu, czyli tak jakby dostajemy automatycznie równowartość tego, co zarobiliśmy z farm w dwie rundy. Ale my tu nie mamy farm. Czyżby to też działało na ulepszenie na kobry? Być może to też działa na kobry, ponieważ kobry mają jedno takie ulepszenie, które generuje golda. Co? To jest chyba drugie ulepszenie po lewej stronie, jeżeli się nie mylę. Sprawdzimy to na pewno, bo jestem bardzo ciekaw, czy to jakby o to chodzi. Czy chodzi o to, aby właśnie z tego ulepszenia skorzystać. Gdzie bym chciał postawić tego tak shootera? Nawet nie mam, szczerze powiem wam, pomysłu. I koczołg. Okej, okay, no to na początku i koczołg jest bardzo mocnym powersem i jeżeli, o jeszcze, balony są, będą się tutaj tłoczniej pojawiać, okej, okay, ciekawe, ciekawe. I koczołg jest bardzo mocnym powersem, jeżeli gramy na kobry, także, no, nie ma co ukrywać, ma oczywiście powersy tak bardzo mocno pod nas. Ma powersy bardzo mocno pod nas, ten powers jeden to powodował chyba, że możecie wysłać jakby... Z większą częstotliwością wysyłacie balony, jeżeli się nie mylę, nie jestem pewien. W każdym razie w ogóle, bo tak narzekałem na tego doktora Zło, nie wiem dlaczego nie mogą zrobić tego w ten sposób, że na przykład jedno wyzwanie jest tak długo, póki nie pojawi się kolejne. Bo teraz jest tak, że jest tak jakby czasami kilkudniowa przerwa pomiędzy wyzwaniami, na przykład dwudniowa. I no nie wiem, to moim zdaniem jest bez sensu, tak? Można by w takim razie Można by w takim razie zrobić, żeby jedno wyzwanie trwało powiedzmy 4 dni, a nie 2, tak? Ja bym dla was to wtedy mógł na spokojnie nagrać, a tak jak to, trwało chyba dzień, dzień albo 2, tam dzień z hakiem chyba, to mi naprawdę jest dla was ciężko nagrać w takim czasie. Okej, okay, jakby podejrzewam, że... bo on mnie zmusza tu tak całkiem konkretnie do defensywy. Ja podejrzewam, tylko wiecie, problem z tymi tak shooterami jest taki, że one to tak średnio widzą kamo. Ja w ogóle nie wiem, czy ja mam cokolwiek, co widzi kamo. Czy wciągarka widzi balony z kamuflażem? No chyba musi, bo inaczej nie mam nic, co jest w stanie bić balony z kamuflażem, tak szczerze. Myślę, że żółte balony mogą być problematyczne. Chociaż jeżeli zbuduję też tego tak shootera tutaj, to ulepszenie za 600 analogicznie jak tutaj, to myślę, że bez problemu powinniśmy sobie poradzić. Czy ja nic nie zasłaniam swoją kamerą? Oczywiście, że zasłaniam. Przed chwilą nagrywałem dla was odcinek z Bloons Tower Defense. Może jakoś... Nie no, tutaj... Może tu. O, tu nic nie zasłaniam. Super. Nie ma to jak w środku odcinka zorientować się, że coś zasłaniam. Okej, okay, reaktor, bardzo mocna defensywa, też taka dosyć uniwersalna. Wiadomo, że no kamuflaż i tego typu rzeczy, no nie przebijemy się tak łatwo. Nie wiem, czy na przykład, no właśnie, czy nie chodzi o to, żeby zacząć tutaj od tych kobr generujących hajs. Też z drugiej strony, jak je postawię teraz, to nie wiem, czy to ma sens stawianie ich w tym momencie. Ciekaw jestem, czy on nie zraszuje... No nie no, wciągarka musi widzieć kamo, jeżeli on mnie zraszuje, no bo nic innego tutaj kamo nie widzi. W sensie, no na pewno tak shooter nie widzi i na pewno kobry nie widzą, więc musi wciągarka widzieć kamo. Dobra, i co się teraz stanie? Zobaczmy, czy jak ja użyję tego boosta, czy dostanę ten przychód jakby z kobry. Okej, okay, w ten sposób gramy. Użyjmy tego. Chyba nie dostałem, nawet powiem wam szczerze, nie jestem do końca pewien. Te dwa lidy mnie raczej nie rozbiją.
Tak mi się wydaje. Okej, musimy mieć to ulepszenie w takim razie. No, granie wciągarką. Powiem wam szczerze. Okej, na pewno trzeba ją postawić. Tu zwiększamy zasięg. Tu można dwie warstwy zamiast jednej. Leci balonik z kamuflażem. No i co się wydarzy? No nie ma opcji, że ja będę w stanie... No nie mam takiego ulepszenia, żeby bić te balony z kamuflażem. Może się okazać, że on wyśle na mnie kamoraż, ale składający się z tylu balonów, że muszę mieć max życia, żeby to... A moment, kobra ma chyba... Kobra może chyba regenerować mi życie tak swoją drogą. Jak to ulepszę, to zacznie na niego wysyłać. Dobra, no teraz to definitywnie potrzebuję. To na strong chyba powinno być. Wysłał mi kamo ceramika. No kamo ceramik mnie zabije. Muszę mieć defensywę do tego momentu. Kamo ceramik nie zada mi chyba tylu obrażeń, żebym 150 HP stracił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy skill wciągarki nie widzi kamo. To na pewno trzeba będzie sprawdzić. Bardzo ciekawe wyzwanie, powiem wam szczerze. Dobra, ale wiemy już mniej więcej, czego się spodziewać. Zacznę tym razem bezpośrednio tutaj od tak shootera. W tym miejscu zaczniemy, bo tutaj on tak jakby jest w stanie no bardziej trochę korzystać z tego swojego zasięgu niż w tym miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje. Leci i koczołg, my się tym nie przejmujemy. Zaraz będzie nas rushował. Na spokojnie idziemy sobie w to. Okej. Teraz wydaje mi się, że trochę lepiej na tym wyjdziemy. Tak coś mi się wydaje. O, pyk. Teraz tu dostawiamy. Zwiększmy trochę zasięg. Że trochę lepiej niż poprzednio, ale może się mylę. Albo gdybyśmy też tutaj postawili tego tak shootera, to może... Ile taki kamo ceramik zabiera życia? Okej. Jest ulepszenie, które zabiera przeciwnikowi życie. I dodaje nam. I przeczytałem gdzieś, że ceramik ma chyba 104, zabiera ogólnie 104 życia. Więc jest szansa, że to przeżyjemy. Przeczytałem to w ogóle w swoim własnym filmie. Miałem kiedyś taki film, ile balony mają HP, tylko on się dotyczył Bloons Tower Defense. No właśnie, a moment, czy ja to teraz przeżyję, to jest dobre pytanie. Moment, musimy, żeby więcej balonów zabierało ten. No możemy w ogóle postawić kilka kobr na double tapa. One mają całkiem mocny taki popping damage, więc to w sumie nawet nie musi być złym pomysłem. Okej. Zabierają życie przeciwnikowi i dają nam. I wydaje mi się, że to jest jakby jedyny sposób tutaj, aby sobie radzić. O właśnie, z czymś takim przykładowo. Ojejku, on bardzo dużo tego wysyła. Przeżyłem to. Ile tych balonów tutaj leci? Czy ja jestem w stanie to przeżyć? 104. Ile on by musiał... Niebieski balon to ma... Muszę mieć max HP i chyba to jest jedyny sposób, żebym to przeżył. Okej, jednego tak shootera na początku postawię tym razem tu, a drugiego może tu. To powinno też spowodować, że mniej życia stracę, tak mi się wydaje. O, powinienem, żeby częściej strzelał. Praktycznie, że nic nie stracę. Z drugiej strony to nie ma znaczenia, ile stracę na początku, bo wystarczy, że zacznę budować te kobry. Okej, spróbuję w ogóle na niego nie wysyłać balonów. I wszystko pójdę w... Wszystkie ulepszenia, jakie kupię. Bo dwa tak shootery powinny mi wystarczyć, tylko muszę pójść w te ulepszenia pod speed attack. No skill mi nie pomoże, skill nie widzi balonów z kamuflażem. No to jest całkiem ciekawe, to jest całkiem ciekawe. Chyba musimy właśnie zbudować swoje życie. No na podstawie tego skilla za 600. Tylko co ile on działa? Co 15 sekund. I dodaje, no właśnie, zabiera, jakby kradnie dwa punkty życia przeciwnikowi i dodaje mi. To jest coś, czego potrzebujemy. Może też gdybym to z boostem od początku robił. Bo nie mogę stracić zbyt dużo życia, bo po prostu do tej rundy... W której on rundzie na mnie wysłał taki rush? Nie jestem teraz pewien. Ale ja nawet nie dostawię tylu kobry, nie? Bo to jednak swoje kosztuje. Postawienie takiej kobry 425, dotarcie do tego ulepszenia kolejne 1000. Więc wydaje mi się, że już zepsułem. Że już potrzebowałbym... Kurczę, no sam nie wiem. Jakbym od początku grał z boostem, z drugiej strony on nie wysłał na mnie do tej pory żadnego takiego rushu.
którego bym się jakoś specjalnie musiał obawiać. Sam nie wiem. No nic, zobaczymy. Zbuduję jak najwięcej tych kobr. Chyba muszę mieć full HP, żeby przetrwać ten jego taki rush. To chyba muszę być na full. Chyba, że też z drugiej strony tak na dobrą sprawę, ja wiecie, ja też już mógłbym zacząć ulepszać kobry i wysyłać na niego balony. Może ja go po prostu muszę zraszować, nim jakby tym kamuflażem on mnie zraszuje, nie? Dobra, to jest ten moment, w którym ja chcę to zboostować. Bo inaczej nie dam rady. Leci ceramik. Okej, no przeleciał jeden ceramik, ja bardzo mocno dostałem. Nie wiem, ile jest tych balonów. Ich jest chyba 20, tak bym powiedział na oko. Nie, może jest ich więcej. A jeszcze kamoceramik potem leci. Okej, to chyba trzeba go wcześniej zraszować. Chyba wcześniej trzeba go zraszować sterowcem z boostem, tylko czy ja mogę to zrobić? Mam jeszcze jeden pomysł, tak wam powiem szczerze. Kobra ma skilla, który pozwala przenieść najmocniejszy balon, jaki jest na was wysyłany, na stronę przeciwnika. I wydaje mi się, że o to chodzi, że musimy przesłać te ceramiki kamo na stronę przeciwnika, tylko nie wiem, czy to zadziała. Musimy sprawdzić. Ja zazwyczaj tego używałem na sterowcach, ale być może, no faktycznie to powinno zadziałać, to powinno zadziałać. Całkiem ciekawe wyzwanie, naprawdę ciekawe wyzwanie, podoba mi się, bo trzeba trochę pomyśleć tak. I wiecie, są takie wieżyczki, no nie wiem, ja odkurzaczem to na przykład rzadko grywam, więc są też takie wieżyczki, że no nie wiem, jakie są odpowiedzi od razu, co trzeba zrobić. Dlatego chwilę muszę konsekwentnie tutaj pograć. Tym razem będę na niego wysyłał balony, ponieważ chcemy pójść tylko pod kobrę ze skillem. Taka kobra będzie jedna. Mogę oczywiście pójść też pod taką, która będzie kradła mu HP, ale wydaje mi się, że na spokojnie możemy sobie z 400 ICO zbudować. On niczym mnie nie raszował takim mocnym, więc mam tę gwarancję, że do tej 14 rundy jestem w miarę bezpieczny, bo żadnego mocnego raszu nie było do tej pory, więc wydaje mi się, że jakby jak najbardziej sensownie jest zagrać ICO. Więc zagram ICO i zobaczymy, czy w tej 14 rundzie przerzucenie tego kamoceramika, jak mi to po prostu pójdzie. Czy to jest możliwe, bo nie jestem pewien, czy kobra potrafi przerzucić kamoceramik, jeżeli jest najmocniejszym balonem na ekranie. Dobra, przez przypadek dostałem jakimś raszem w ogóle, który wydawał mi się niegroźny, bo nie ulepszałem. Ulepszyłem tylko na 0,3 te tak shootery i zobaczcie, 11 HP mi zostało. Nie wiem, czy to się da tak zrobić, no więc będę próbował. Będę próbował z tymi kobrami, no i zobaczymy, ale zaraz będę musiał zbudować. Też ten skill swoje kosztuje. Także to chyba się tak nie uda. To chyba się nie uda za bardzo. Okej, jak sprzedam te tak shootery, a przynajmniej jednego, to będzie mnie stać na skilla. No i dobra, i teraz się zastanówmy. Od razu będę musiał odpalić to z boostem. No, czy ten skill zdąży mi się odnowić do tego momentu, to jest dobre pytanie. 3, 2, 1, dawaj. Nie zdążył. Dobra, no i spróbujemy jeszcze raz. Muszę wcześniej postawić tego skilla, tak myślę, że ze dwie rundy wcześniej. Okej, jest ósma runda. Powiem wam, że no zauważyłem, że po prostu, bo on dwa razy używa tego swojego powersa. Raz na początku, przynajmniej tak zauważyłem. Raz na początku tego, że wysyła jakby te balony w grupie. A drugi raz potem raszuje zielonymi balonami i można go po prostu kontrować powersem i wtedy jeden tak shooter wystarczy. Tego nawet w ogóle nie ulepszyłem. I teraz moglibyśmy postawić wciągarkę, bo ona i tak tu musi być. I tak będzie musiała być ulepszona w ten sposób. O proszę, właśnie o tym mówię. I teraz wydaje mi się, wbiłem 350 przychodu, to też tak jakby wydaje mi się takie w miarę safe. Jeśli o to chodzi. Tylko kurczę, to mogę sprzedać za 488, tego za 1300. Nie wiem tylko, czy jak sprzedam ten tak shooter, tego tak shootera, czy wciągarka sobie poradzi? Nie jestem pewien, ale chyba nie mam wyjścia. Muszę to sprawdzić. Wydaje mi się, że wciągarka sobie poradzi. No dawaj. Nie, dobra, sprzedajemy. Nie chcę ryzykować i po prostu postawię go najwyżej na nowo, ale wolę mieć już, wiecie. O, albo tego tu ulepszymy. Wolę mieć już jakiś gwarant, że będę miał tego skilla. No i zobaczymy, czy to zadziała. Nie wiem tego.
Nie wiem tego, czy to zadziała, powiem wam szczerze. Okej, leci ten balon. Nie przeniosło go. Dobra, bo miałem takie... Nie do końca wiedziałem, o co chodzi, bo wydawało mi się, że miałem dobry pomysł z tym skillem. No i oczywiście. To jest prawda, tylko po prostu tamten, akurat chyba tamten... jakby tamten balon nie był w zasięgu kobry, tak mi się wydaje, dlatego nie przerzuciłem go na drugą stronę, ale ogólnie o to chodzi. Przynajmniej, no mówię, sprawdziłem sobie, bo wydawało mi się, że ten skill, że ten skill tak działa i chciałem zobaczyć, czy ktoś jakby miał podobny pomysł. No i okazało się, że tak. Okazało się, że tak, no i że to działa, więc... Więc okej, więc jesteśmy na dobrym tropie, przynajmniej tyle. Zagram wyjątkowo jednym tak shooterem. Zbudujemy sobie... bezpiecznie, można na spokojnie tutaj zbudować 350 przychodu około, tak mi się wydaje, że na spokojnie możecie zbudować 350 przychodu. No come on, 300 golda dostanę. Okej, czyli tak sensownie zbić, co jest 300 przychodu. Znaczy zobaczymy, bo jeszcze w sumie tak mówię, jakbym przeszedł, a jeszcze nie przyszedłem. Dobra, leć pierwszy kamo, przepuścimy go oczywiście. Przepuścimy go oczywiście i teraz od razu zagramy skillem, jak on nam nie wyśle te balony. Mam target strong, wszystko powinno być ok. Kobra to jest taka postać, że nie opłaca się jej sprzedawać, żeby resetować skilla, bo to nie działa, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale skill i tak ma cooldown, jak go postawicie, więc to nie jest taka postać, że opłaca się to robić w ten sposób. Ok, upewnijmy się. Tu jesteś na pewno w zasięgu. Jest, przerzucił się. Super. Tutaj od razu pyk na strong oczywiście. Trochę dostanę, ale tym się zbytnio nie przejmujemy. Kolejny. I kolejny raz będę musiał go przerzucić skillem. Pamiętajcie, żeby poczekać, aż będzie w waszym zasięgu. Okej, jakieś regrowy. Come on. Dawaj. To musimy zboostować, tak podejrzewam, bo tam jakieś regrow rainbowy poleciały. Teraz jak najwięcej kobr, wydaje mi się, że trzeba zbudować, żeby podkraść mu HP. Bo nie wiem, co będzie dalej leciało. Nie sprawdzałem moje, tylko chciałem sprawdzić, czy ten skill kobry tak działa, czy ktoś wpadł na taki pomysł. Wydaje mi się, że można by go zraszować sterowcem. Zapytacie w jaki sposób. Jeżeli ulepszę kobry... W ogóle zaczynają lecieć już coraz trudniejsze rasze i to jest jednak już pewien problem, tak szczerze. Tak szczerze to się robi trochę problem. Okej, lecą kolejne balony z kamuflażem. Tak szczerze, kamo to go zabije, tak mi się wydaje, jakby kamo... Ale dobra, próbujmy przetrzymać. Zobaczymy. To mnie nie powinno zabić? No, podkradnijcie trochę HP. Ja nie mogę. Dobra, ale mamy już jakąś strategię. Spróbuję tym razem tak samo jak poprzednio, z jednym tak shooterem. Sprzedamy tę kobrę ze skillem później, po tym jak przetrwamy jego ceramiki. I spróbujemy puścić mu sterowiec w rundzie... spróbujemy puścić mu sterowiec w rundzie... 17. Jest to możliwe, ponieważ kobra ma takiego skilla, który pozwoli nam puścić ten sterowiec szybciej, a w połączeniu z naszym boostem, wydaje mi się, że to powinien być taka całkiem łatwa wygrana dla nas. Czy tak będzie, to się okaże. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie po mojej myśli. Dosyć sporo życia tu straciłem na samym początku. Ja prawie ciągle muszę być na maksimum HP, tak mi się wydaje, żeby to przetrwać. Nie wiem właśnie, czy w tej rundzie 17 nie chodzi o to, żeby już go zraszować tym sterowcem. Z drugiej strony, jeżeli miałbym więcej kobr, pod kradzież HP od samego początku, to byłaby szansa, że trochę szybciej bym sobie z tym poradził. Dobra, pójdźmy na razie pod hajsik, kobra pod hajsik. Okej, teraz idziemy tu, pod double tapa, dzięki temu będziemy mogli te mocniejsze balony... Okej, teraz boostujemy, to jest ten bardzo niepokojący moment, no i dobra, no dalej gramy tak samo. Poczekajmy, pyk, przerzucamy. Na spokojnie, tu trochę oberwę. I teraz tak, od razu dostawmy sobie kobrę, ona będzie na strong. Tutaj czekajcie, jeszcze jeden ceramik. Dobra, do przerzucenia. Rainbowy chyba bez boosta,
poprzednio boostowałem i to chyba był mój błąd. Tak mi się wydaje, że w tym przypadku może nie. Nie wiem sam. O jest, ale dostanę. To mnie nie pokona? No nie wierzę. Było zboostować. Ale mam nauczkę, powiem wam. Na Terry Growy, czyli trzeba też... Trzeba też lecieć. Dobra, już będę miał skilla. Tym razem postawiłem jeszcze jedną kobrę. Mam ten sam przychód, ale dałem radę dostawić jeszcze jedną kobrę. I jeszcze jedną kobrę generującą mi przychód. Jestem ciekaw jakby ile to zmieni. Zaraz się przekonamy. Ale zobaczcie, że ta kobra ze skillem jest warta 4500. Więc po tych dwóch rainbowach, jeżeli ja to... Znaczy po tych dwóch ceramikach, jeżeli ja ją zmienię... Pod warunkiem, że nie będzie jeszcze nic, jakby żadnych innych rushów, nie? Tego nie musiałem boostować, tak mi się wydaje generalnie. Że tego nie musiałem boostować. Okej, okay, zaraz mi się odnowi. No tu trochę oberwę, ale to jakby nas nie przeraża. Okej. Okay. Przerzucamy. Kupujemy skilla. Pyk. Mogę bez problemu wybronić to skillem. Pyk. Gramy tak. I teraz tu idziemy w tę stronę. To powinno pozwolić mi wysłać Moaba w 17 rundzie, dokładnie tak. Jeżeli to sprzedam za 1300. W 17 rundzie wysyłam Moaba z boostem i będę szybciej od niego. 17 runda, na spokojnie, to jeszcze nie teraz. Tu mogę ulepszyć. Mogę to nawet zboostować. Zboostujmy to. Czy bym za szybko sprzedał tego tak shootera? Please, please, please. Nie róbcie mi tego. I od razu z Moab boostem. Ojejku, tylko... Nie. To jest kompilacja faili ten dzisiejszy film. W ogóle ja to przeżyję teraz chyba tak swoją drogą. Przecież ten Moab boost... A nie, dobra, akurat zadziała. Nie no, nie przeżyję tego. Nie da się szybciej wysłać tego Moaba. Musiałbym mieć więcej życia, nie mogę już, powiem wam, trzecia jest prawie, ale zrobię dla was ten challenge, zrobię to. No i dobra, co się teraz wydarzy? Czy my sobie z tyloma kobrami, czy ja podołam temu wyzwaniu? Trochę życia stracił, ale też muszę pamiętać, żebym ja przy... Wiecie, żeby to nie było tak, że idę pod kobry i ja na tym sam tracę. W sensie, żebym nie przesadził z ilością kobry. Wydaje mi się, że teraz to przeżyjemy, mam taką nadzieję. Bo jak nie, to ja już nie wiem. Jak nie, to ja już nie wiem. Naprawdę. Możemy przerzucić. Bo dalej mam skilla. Przerzućmy jednego. Przerzucimy zaraz kolejnego. Przerzućmy. Ujejku. Nie, na zero zostałem. Równo na zero. No i co tu się wydarzy? Czy coś się przedostanie? Chyba nic się nie przedostanie. Sporo tego HP kradniemy. Przerzucam od razu, jak tylko mogę. Ten skill nie ma aż tak długiego cooldownu. Mam 70 parę HP. Nie przerzuciłem. Nie, jak przez to przegram. Nie, przerzucam. Dobra, dobra, przerzuciłem. Musi się teraz udać. Przerzuć kolejnego. Okej. Okay. Runda na sterowiec. No nie widzę innej opcji. Mogę się bronić boostem. Mam jeszcze tylko dwa te piorunki. Puszczam ma boosta. Leci dosyć mocny rush. Będę musiał sam zboostować też, żeby to przeżyć. No i czy to wystarczy? Chyba wystarczy. Mamy zwycięstwo. 19 runda. Nawet nie musiał ten sterowiec przelecieć. Wystarczyło, że dotrwałem. Jest! Ile? Godzinę to nagrywałem dla was. Masakra, co to było? Tyle błędów zrobiłem, takich głupich. Od początku miałem dobry pomysł, praktycznie od początku, dosyć szybko się zorientowałem, a jednak tyle czasu to nagrywałem. Masakra. No więc, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, życzę wam miłego dnia. Za to poświęcenie będę wdzięczny, jak zostawicie pozytywną ocenę. Cześć, do następnego, do następnych challenge'y niestety.